Hej, witam Was na moim kanale. Wiem, że dawno tutaj nic nie było i chyba od miesiąca jest cisza, ale dzisiaj mam fajny dzień, ponieważ jadę spotkać się z Alicją, którą z pewnością też kojarzycie z Instagrama, bo robi przepiękne customy kurteczek. I jadę, by porobić jej trochę zdjęć, więc stwierdziłam, że może powstać z tego całkiem fajny vlog. Poza tym Alicja jest przemiłą, przecudowną osobą, więc na pewno będzie fajnie, także już bez przedłużania jedziemy. Od tego, że Alicja szukała fotografa do sesji wizerunkowej. Wcześniej kojarzyłyśmy się troszeczkę, zdarzyło się pisać i zaglądać na live'y, a że ostatnio brakowało mi takiego kreatywnego wyjścia, to stwierdziłam, że zaproponuję te fotki. Zrobię Ci reklamę przy okazji. Dobra. Jakie dobre pędzelki. O, buzi. Jak wspomniałam wcześniej, Alicja tworzy piękne obrazy na kurtkach i to one były motywem przewijającym się na zdjęciach. A jak spotkają się dwie artystyczne dusze, no to dzieje się sztuka. Rozstawiłyśmy sobie światło, przygotowałyśmy mini scenografię, no i działałyśmy. Ło, a mi się ręce trzęsą. Standardowo. Piękne, no. Jestem mistrzem robienia zdjęć, ok. Ja przed chwilą wróciłam i właśnie zgrywam zdjęcia, bo wyszło tyle perełek, że nie mogę się doczekać, aż sobie je wszystkie przejrzę. I myślę, że pokażę Wam, jak przerabiam kilka ze zdjęć. A resztę na pewno będziecie mogli zobaczyć na Instagramach. Tutorial. Co prawda ja większość rzeczy robię na wyczucie i mimo, że pozapisywałam sobie presety, to każdą fotkę traktuję indywidualnie. Jak widzicie, obniżyłam trochę ekspozycję, jak i kontrast i highlightsy, ale cienie poszły w górę, żeby wyciągnąć trochę szczegółów. Natomiast czernie lekko obniżyłam, żeby fotka nabrała charakteru. Później wykreślić lekko w górę. Przy tym zdjęciu nie bawiłam się nim jakoś specjalnie, ale często lubię go tam sobie trochę powyginać. Przy kolorach postawiłam na cieplejszy wygląd i więcej różu, no i poprawiłam trochę kolory w mikserze. Starałam się tutaj uzyskać jak najwięcej tego różowego, żeby było przyjemne dla oka. Zazwyczaj przesuwam je sobie mocno, żeby sprawdzić, co wygląda najlepiej i co z czym pasuje. Tekstura delikatnie w dół, clarity w górę i do tego poprawiłam wyostrzenie, bo w sumie czemu by nie. I to wszystko stawiałam na różowy look i mam nadzieję, że jak najbardziej tutaj pasuje. Zrobiłyśmy też kilka zdjęć z taką małą, artystyczną charakteryzacją. Słuchajcie, jest po północy, a ja dalej uprawiam te zdjęcia i... Jestem zakochana. Jestem po prostu zakochana w tym, co wyszło. Myślę, że to jest jedna z moich takich najlepszych sesji, bo po prostu każde zdjęcie jest tak śliczne, że... Aj! Żeby nie było... Kurczę, sama chcę takie zdjęcia. Naprawdę.
No i czas na trochę rysowania. Dziś Ariana Grande i rysunek, który był dla mnie formą ćwiczenia. Dlatego, że niedawno zaczęłam działać więcej pędzelkami i żeby wyrobić sobie rękę, no to trzeba działać. Jak się okazuje, pędzelki są bardzo pomocne i wszystko pięknie wygładzają, ale trzeba uważać, żeby nie przesadzić, bo można sobie przy tym narobić wiele niepotrzebnych plam. W każdym razie uważam, że są świetne przy portretach i żałuję bardzo, że wcześniej nie znałam tej techniki, bo nie dość, że przyspiesza pracę, to jeszcze nadaje jej bardzo fajnego charakteru. Ja rysuję warstwowo, zaczynam od delikatnych cieni, które później cały czas pogłębiam, aż jestem zadowolona z efektu. W pierwszym filmiku to byłoby na tyle. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć!